Witam was widzowie bardzo serdecznie. Ogólnie to powiem tak, czekałem na te player piki, żeby wyszły 80+. No i są, z tym, że mam z tymi pikami delikatny problem, bo jeden z czterech 80+, no spoko, nie? Jeden z czterech 80+, ale 10 kart? Przecież jakby 8-1+ kiedyś, to trzeba było 5 albo 6. Chciałem zrobić 100, ale no kurde, no jak to 10 złotych piłkarzy, no to 1000 kart muszę, 400 tysięcy. Szczerze, to powiem tak, chyba zrobimy najpierw z 50 albo z 60, albo tyle ile będę miał po prostu. W sensie kart w klubie i później będziemy bawić się dalej. Złote są po ile? Po 500? Po 6 może? Dobra, ogarniemy to jakoś na jutro. Zapraszam was na stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do FIFA w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, a możecie płacić przelewem, blikiem albo paysafe cardem. Na stronie możecie też sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym WAHU macie 5% taniej, a link do strony macie w opisie. I ogólnie to jestem też delikatnie zdegustowany dzisiejszym contentem. No, może poza tym Maldinim, bo ta karta fajna, wyceniona w SBC tak nie najgorzej. W sumie mniej więcej tyle, ile na rynku kosztował. Nawet delikatnie mniej. Jest to, jak dla mnie, jeden z dwóch najlepszych obrońców w grze, jak na ten etap gry. Pierwszym jest ten Varan, którego chciałbym zrobić, ten level upik, ale no sosu mi brakuje, muszę zarobić. Trochę już sosu zarobiłem i trochę tam inwestować w bębę, ale o tym za chwilę, bo wyszła rozbudowa jeszcze dzisiaj, taka wydawać by się mogło, spoko, 10 piłkarzy, 8-4+, tylko że kogoś znowu pogięło z wymaganiami, ja nie wiem co oni mają, że jest lipiec, a oni jakieś dziwne wymagania dają. W sensie ja wiem, że jest dużo kart do trafienia, nie, i że to jest tylko skład 8-6, ale jak był tam skład chyba 8-5, nie, czekaj, nie skład, tylko jak była rozbudowa rok temu, 85+ razy 10, to jak dobrze pamiętam, trzeba było przepalić skład 8-7, no i to było 85+, nie 8-4, więc to już się wydawało no bardziej sensowne niż skład 8-6 na pakę 84+ razy 10, gdzie połowa kart to będzie 8-4, co oczywiście sobie dzisiaj sprawdzimy, bo tą rozbudowę zrobimy, ale jeżeli chodzi o zarabianie sosu, to nie pokazuję wam każdej listy sprzedanych kart, tutaj trochę tego nazbierałem, bo jakby się sprzeda z 10 czy z 15, to usuwam, żeby tą listę ponownie zapełnić, ale zarabiam w taki sam sposób, jak zarabiałem wcześniej. I dobrym newsem jest to, że Renato Sanchez wstał z 600 tysięcy do miliona ponad, więc ja go sobie będę jakoś tak wystawiał i no kurde, no stracę ponad dwie banie, ponad 2,5 bani nawet, ale no lepsze to niż więcej stracić. No ale jaki jest plan na dzisiaj? Dzisiaj ogólnie nie chce mi się grać meczu po prostu. Miałem taki plan, żeby porobić te wszystkie SBC, co dzisiaj wyjdą i zrobić takie z 10 pików na start, ale jak to takie... Ale jak te wymagania na piki są aż takie spore, to wpadłem na delikatnie inny pomysł, żeby te piki zostawić na jutro, a dzisiaj przetestować coś, o czym mówiłem niedawno, czyli mieliśmy robić coś takiego, że wielki test paczek za 7,5 tysiąca, pytałem o to i ogólnie to chciałem 100 takich paczek za 7,5 koła otworzyć, ale na start możemy sobie dzisiaj jako taki przedsmak zrobić 25 paczek, zobaczymy co wypadnie, czy będzie jakakolwiek karta specjalna, czy no raczej warto nie będzie, no to jest proste, ale co uda się z 25 takich paczuszek wypakować, w pierwszej oczywiście nic. Mały test przy okazji karty do pików, także luksus. I ogólnie piszcie w komentarzu, czy chcielibyście za jakiś czas otwieranie na przykład takich 100 paczek jako taki wielki test, tak jak mówiłem ostatnio, a ja będę wam pokazywał co piątą paczkę albo najlepsze. Chociaż tutaj to będzie ciężko cokolwiek trafić. Piąta paczka w tym momencie, ale ogólnie tak wracając jeszcze do tego, jakby zrobić wielki test. O, ekrany, czekaj. O, nie będzie okazał, to dobra, ale wracając, to chciałem zrobić taki wielki test, żeby wszystko podsumować sobie, nie? Czyli ile po prostu by było z tego zysku, ale nie, że tylko karty specjalne będę sprzedawał czy coś, tylko wiecie, każdą zmianę pozycji, każdy squixelowany kontrakt, każdą złotą zwykłą kartę sprzedaną, wszystko sumować i tak dokładnie, że te nie to sprawdzić. No to paka numer 10. Jak ktoś się zastanawia, skąd mi końcy przybywają, to mogę wejść pokazać w sumie, bo albo coś się sprzedało, albo mi po prostu ludzie przebijają karty, które mam podbite. Przed odcinkiem trochę kart sobie podbiłem. W sumie mogę wejść dobra, skikseluję go na razie. Mogę wejść pokazać, bo chcę odrobić trochę te końcy stracone z Renato Sanchez'a i no, nazbierać sobie na tego Varana. A co zalicytowałem? A, no takich Ramosów sobie licytuję, takich Preclarzy, takich Piquesów, takich tych, jak one u Ribery, więc no, jak coś, to stąd mi właśnie przybywają końcy. O, Rule Breaker! Masz 7,5 koła. No, 8,6, ale pierwsza karta specjalna to jest
14 paczka, o ile dobrze liczę. Wydaje mi się, że dosyć dobrze to policzyłem, to od razu sobie go wystawmy za tyle. Ogólnie te zmiany pozycji jak lecą, to jest naprawdę niezły drop, bo zwracają 1200 końców, około 1100-1200 gdzieś. Tyle w tym momencie stoją, 15 paczka w tym momencie. No i jak leci po jednej zmianie pozycji z takiej paczki, 3 złote karty bez jakichś tam, jakichkolwiek ekranów, te stroje, to coś, to z jednej paczki, tak no jakbym tego wystawiał za 600, to nawet z takiej paczki, gdzie w teorii nic nie ma, ale masz 4 złotych za zawodników, dwie zmiany pozycji, no to się już ponad 4000 zwraca, czyli ponad połowa paczki. Z tego to wszystko na Quixel. Patrz, zmiana pozycji 1200, to już masz 2100, ten Ruli na licytacji za 900, to powiedzmy za klocka by poszedł, ten Vertonghen no to za 700 i tego za 600, no to też koło 4 koła. Jakby były jakieś większe szanse na trafianie czegokolwiek, to naprawdę ten opening mógłby być, znaczy opening, ten test, no w sumie opening też, ale bardziej wolę mówić test, mógłby wyjść naprawdę nieźle, tylko jej musi trochę szansę w pakach podwyższyć. Tutaj mamy to samo. Zmiana pozycji 1200, to już masz 1800 z Quixelem. Myśliwy za 400 to 2200, to na Quixel. No i 4 złote karty, 2400. Też ponad połowa paczki się zwraca. Paka numer 20 w tym momencie się otwiera. Ekranów nie ma. W ogóle były tylko raz ekrany i raz walkout. Trochę mało. A wiecie, co jeszcze byłoby spoko? Jakby jej naprawiło szansę na trafienie czegokolwiek. Chociaż jak na paczkę za 7,5 koła, to prawie 10% na piłkarz 8-4+, to nie jest mało. Dwie paczki mi do końca jak coś zostały, co chwilę mnie przebijają, muszę chyba więcej dawać za te karty, ale ogólnie tak lekko podsumowując, delikatnie zacząłem sobie to wszystko liczyć i w sumie to w tych paczek z tych paczek za 7,5 koła zwróciłaby mi się jakoś połowa. Jakbym do tego, tak wiecie, bardzo rzetelnie i bardzo oszczędnie podszedł, jeżeli chodzi o wystawianie kart wszystkich, które są warte więcej niż Quixel, albo które schodzą za przynajmniej więcej niż minimalne, no to naprawdę, może oddać ten test. Jeszcze paczka kontraktów, łobabę. No i otworzone, przechodzimy do lepszych rzeczy. Jeszcze dużo mamy do zrobienia w SBC, ale dawajcie znać, czy taki teścik to dobry pomysł. A tutaj proszę bardzo, LakaZ89, na pewno zostanie przepalony. 385+, no tutaj to chyba musi być walkout, już co? No nie wyobrażam sobie innej opcji, tylko pytanie, czy jest to... Dobra, no 8-6, myślałem, że trochę lepiej będzie. Dobra, dawaj tą rozbudowę, serio, ciekawi mnie, jak bardzo zostanę na tej rozbudowie oskamowany, nie? Dobra, taki zestaw oddajemy ogólnie, no jest gigabieda, dopiero jutro trochę więcej tego foderu wpadnie, bo odpalę te player pickensy. No, może będą mocne i zrobię ich więcej, ale dobra, dawaj to, 10 rzadkich M4+, pewnie złoty walkout wyskoczy, no, chyba, że to nawet nie będzie walkout. Dobra, jest walkout, już myślałem, że Busquets i miałem się zdenerwować delikatnie, ale poza Rodrim coś, no coś powinno być, ale czy to jest coś ciekawego, czy to jest w ogóle coś, co zwróciło tą paczkę, nie sądzę. Nie, no nie pocieszony jestem bardzo dzisiejszym contentem, bo co mi jeszcze zostało do zrobienia? Rozbudowa TOC i ewentualnie Inform, ale Informa to zrobię jutro. Niby można piki, ale no jednego mogę zrobić, ale piki obiecałem na jutro, że będzie ich dużo, a nie oddali tego SBC o ikonę, co było zbugowane, bo wpisaliście w komentarzu, że to SBC o ikonę, co mi się pokazywało na Futbinie, a w grze go nie ma, było zbugowane i herosy leciały z ikon i usunęli to SBC i nie oddali naprawionego. Nie wiem dlaczego, ale no, dzięki temu EA Sports zafundowało delikatne nudy. Ale w sumie może i dobrze, że nie ma codziennie jakiś dowalonych SBC, bo przynajmniej wiecie, jak wyjdzie jakieś takie mega super SBC, to jest taki boom, że fajnie. Nie no, co ja mówię, niech codziennie dają dobry content, bez przesady. Zaraz sierpień mamy, no bez przesady, już mogą sypać takim naprawdę solidnym contentem. No i znowu paczka z TOC-em, widzowie, będzie nam kończyła odcinek. No taki luźny odcinek czasem też jak wleci, chyba nie ma problemu, co? Ogólnie to jak otwierałem srebrne rozbudowy, te... A zaraz wam pokażę w sumie jakie, bo miło o tym wspomnieć jest. To czekaj. Jak ja potrzebuję złotych kart do pików czy coś, to robię tak. Otwieram sobie brązowe paczki, wszystkich zawodników biorę do klubu i co? I resztę quixeluję. I wcześniej wychodziło mi jakieś 2500 za 11 takich złotych kart. 2500-3000, czasem 3,5, coś takiego. Ale wyszły lepsze jeszcze te rozbudowy, bo wcześniej było 7 kart się dostawało srebrnych, teraz się dostaje tych kart srebrnych 5. Nie, na odwrót. Teraz się dostaje 7 srebrnych za 11 brązowych, wcześniej się dostawało 5. Nie ma już tej rozbudowy, gdzie się przemiela brązowy i srebrny skład i się dostawało wtedy paczkę z 11 piłkarzami. Teraz jest, że przepalasz srebrnych i dostajesz 8, ale no mniej więcej to git działa. I ogólnie z tej paczki ze srebrnymi grajkami, co dostajesz za przepalenie brązowych, można trafić karty specjalne, takie jak Hasebe i jakiś 3 innych, których trafiłem, ale nie pokazywałem, bo w robocie otwierałem. Więc jak ktoś chce sobie taniej porobić te piki, to polecam.
polecam ten sposób po prostu. Ja będę w pracy jutro mielił, zobaczymy ile wymielę i ile będę chciał na to kasy przepalić. Ale paka piłkarza, to na sam koniec, proszę tylko nie moment. Chociaż Varan? No nie, bo po co? Dla króla. On mnie prześladuje. Jak wyskakuje Francja, to za każdym razem jest on. Ile on jest warty? Dobra, i co? A i za tyle. No ja się z wami żegnam, widzowie. Luźniejszy odcinek gdzieś. Dajcie znać, co sądzicie o takim czasem luźnym odcinku. I co, idę? Policytuję jeszcze jakieś karty, zmontuję i idę spać, bo trzeba rano wstać. Pozdro i trzymajcie się. Na razie.